Witam serdecznie wszystkich graczy. Jestem w grze Metin 2. W tym odcinku pokażę wam coś, czego jeszcze w tej grze nie widziałem. Czyli nie wiem od jakiego czasu, ale można zdobywać wierzchowce, dropiąc je z Metinów od godziny 19 do 21. Oczywiście na serwerze metin2.pl, nie na żadnych prywatnych serwerach. No a my z Judytą gramy na Negrosie, najstarszym serwerze w metin2.pl. No i właśnie dziś, przed chwileczką, udało mi się... Udało mi się wydropić świadectwo tygrysa. No i zobaczymy, trzeba iść z tym świadectwem do stajennego. No i zobaczymy, co się stanie. Aha, no i już wiem, co się stanie, czyli tak. Wybierz któryś z bonusów. I mamy tak, siła w walce z potworami, doświadczenie, punkty życia, obrona, atak. Doświadczenia, punkty życia, obrona, atak. No ja nie wiem, co by tu wziąć. Ja bym wziął w zasadzie siła w walce z potworami albo obrona. A co to byś wzięła, Judyta? Jakbyś miała brać? Obrona? No dobra, no to wezmę obronę. Okej, i co mam? Mam! I słuchajcie, zobaczymy, jak on wygląda. Oh my god! Fajnie? Mm-hmm. I mam wierzchowca. Tak właśnie on skacze. No i jest możliwość już bicia z wierzchowca potworów, mepi i tak dalej. No i... Czekajcie. Ja teraz wejdę, to wejdę na wierzchowca, dobra? Czyli przypominam, robię teraz dwa skille, czyli tą aurę miecza na Likana, czyli purpurowy wilk oraz duszę wilka indygo. Na razie tylko zajmuję się tymi dwiema rzeczami, czyli jak w tej chwili włączę sobie jeden i drugi skill, wejdę na tego, to prawdopodobnie będę bił mocniej. Zaraz możemy to w ogóle wypróbować. Nie wiem, na jakieś metki polecieć. Aha! Ciekaw jestem, ale nie, chyba tego się nie da, że jak ja bym dropnął kiedyś, nie mogę ci przekazać, bo w handlu tego się nie da niestety przekazywać. Dobra, w każdym razie mam wierzchowca. W zasadzie trzy metiny rozwaliłem i za trzecim razem właśnie dropnął mi ten wierzchowiec, czyli chyba nie jest trudno. A ja tak jeszcze tylko chciałem się spytać, bo ja sobie porobiłem wszystkie misje, ale została mi taka misja, zobaczcie, siły życiowe. I informacja jest taka, mnich Milbon Cięszuka, wydaje się, że chce ci coś powiedzieć, coś ważnego. I nie wiem dokładnie, gdzie mam znaleźć tego mnicha Milbona, czy jak mu tam. Masz jeszcze ten do szukania metinów? No, mam. Puścić? Mhm. Dobrze idziemy, prościutko. Prościutko, prościutko. Widzisz metinek? Czekaj, ja se tutaj... No to idziemy. Dobra, to lecimy dalej.
Aha, gościu się spóźnił. Widać, że też szuka metków, nie? Mhm. No to jak on poleci... Ja. I zmieniam H? No. Na które? H3. Toyota Supra. To ten gościu, który koło nas przeleciał? Chyba. No właśnie mnie Jest Matyk! Ale ty jesteś... Jak ty to mogłaś wiedzieć, że to właśnie... Kobieca intuicja? O, ale księga umiejętności for me. Uderzenie miecza. Czekaj, ja sobie zmienię buty na... Jest. Nie gadaj! Mhm. Kobieca intuicja? Czyżby? Incredible. Czekaj, a jakie levele metków? Ty, ciemno się robi! No, myślałam, że mnie wypieprzyło. Later. Broń, mistrz. Dobra, a tutaj mamy płatnerz i jubiler. Dobra, najpierw zacznę do jubilera, czyli srebrna bransa na jeden. I na 6. I na 7. Skóra niedźwiedzia. Dobroń mistrza, spróbuję tutaj zrobić to. Czyli GD Feniksa. Dobra, 2 na 6 zostały. Teraz zobaczmy, który na 7 pójdzie. Raz na 7. Dobra, jest 1 na 7, na 8. I na 9. Jest. Gida Feniksa na 9 zrobiona. Dobra, to teraz ebonitki. Najpierw te kolczyki. Jedne są na 6. I drugie są na 6. Na 7 już bym musiał mieć... Rybią ość. A do srebrnych brans coś tam, coś tam. Later. Jaka tam była? Galina czy coś? Sungerbunger. Sungerbunger. A więc do startu gotowy start.
A czekaj, taniec numer 5. Gotowa? Mhm. Do startu, gotowa, start! A czwóreczka? Gotowa? No, dobra. Do startu, gotowy, start! O, tylko ten Gangnam Style jest podobny, nie? Tak? Jedynkę zobaczyłam. Ach, czasem bym się patrzył, czasem to będę. Trójka teraz? Jedynka. A więc do startu, gotowy, start! Więc główka teraz ma sens, jeżeli po prostu idą, wiesz, razem, wspólnie, nie główka taka oddzielna, robiona tylko i wyłącznie do ekspienia samodzielnego jest po prostu w tej chwili bez sensu. Ty masz dwójkę, a ja jedynkę. Dobra, gotowa? Mhm. A więc do startu, gotowy, start! O, coś to robimy. No, to się zdało. Later. No i to wszystko w tym odcinku. Tak tylko podsumuję, że udało mi się wydropić właśnie tego tygrysa w tym odcinku oraz jak widzicie również zrobiłem na 9 tą oto broń, czyli to jest Dzida Feniksa. Oczywiście, o dziwo, ta Dzida Feniksa na razie bije słabiej niż ten bazowy, podstawowa, bazowa broń, ale myślę, że tutaj oczywiście można popracować jeszcze nad tą bronią, wymieszać lepsze, średnie i będzie ok. Jeszcze chciałem na koniec podziękować właśnie Poznaniakowi, który przed chwilą wyekspił mnie i Judytę na wyższy level. W tej chwili już mamy 30, prawie drugi level. No i cóż, jeszcze podziękowania idą do Le Burtona, który sprzedał mi dziś zbrojkę oraz hełm oraz bodajże chyba Toyota Supra, która przebiegała koło nas przy metkach. Też cię pozdrawiam serdecznie. A tu kolega czeka na filmy, więc dziękuję za wspólną grę. Trzymajcie się i do zobaczenia.